Kochanie, zagramy utwór, który może niektórzy z was słyszeli. Utwór ma tytuł To jest mój dzień. Ja bardzo bym sobie życzył, żeby wszyscy zaśpiewali razem z nami. To nie będzie trudne, ja powiem, o co chodzi. Otóż chodzi o to, że ja to śpiewam. Wers To jest mój dzień. Ten sam wers prosiłbym, żebyście za mną powtórzyli, okej? Tylko głośno i wyraźnie. To jest mój dzień! Ja bym jeszcze raz prosił, głośno i wyraźnie, z tyłu też. Heł, słyszycie nas? Hello! To jest mój dzień! To jest mój dzień! Ręce do góry! O tak! Czy mieszka tu rock and roll? Ho! Poranna kawa wreszcie miała smak. Samemu chce się z domu wyjść. Przybyło wiary i upyło lat. Więc to uwaga, śpiewamy. To na pewno mój dzień. To jest mój dzień. Niech się dzieje tu i teraz. To jest mój dzień. To jest mój dzień. Tyle mogę, tyle. Budzi się nadzieja. To jest mój dzień. To jest mój dzień. Właśnie dzisiaj życie pokochało mnie. Ręce. Więc jak wrażenie po koncercie w chorobie? No, znakomicie. No cóż mamy rzec. Przyszło 500 osób, kupili wszyscy bilety, bawili się dobrze, my również. No to jest kwintesencja dobrego koncertu. Chciałem zapytać się o wasze plany na przyszłość, bo pierwsza płyta Fob Rock dosyć taka mocna i tak sobie pomyślałem, zresztą wychowałem się na Soundgarden, bo jestem trochę młodszy, tak sobie pomyślałem, o kurczę, wokal niezły na poziomie Chrisa Cornella, mocne uderzenie, gitara Wojtka. Ta płyta trochę lżejsza, ale nie narzekacie na brak odbiorców. No, bywało różnie z odbiorcami. Dzisiaj akurat był koncert, który faktycznie no, ludzie przyszli w komplecie. Natomiast pamiętamy takie koncerty, że nas i obsługi było więcej niż ludzi na widowni. Natomiast no, faktycznie pierwsza płyta Fob Rock była mocniejsza, ale ja myślę, że generalnie idea pozostaje taka sama, czyli piosenki muszą zawierać melodię. I na płycie Zmienić zdarzeń bieg jest też kilka utworów, które nawiązują do pierwszej płyty, więc myślę, że jest wilk syty i owca cała. Nawet jak graliście dzisiaj akustycznie, no to słychać taką ciągotę do mocniejszego brzmienia. No tak, bo na gitarze akustycznej można mocniej przyłożyć i tak nie jest wcale głośniej. Nie? To jest właśnie paradoksalnie, ale te koncerty też lubimy, bo one mają swoje zupełnie inne życie. I utwory, które gramy na co dzień na gitarach elektrycznych, mają swój zupełnie inny wymiar w takim anturażu, także to nam się też podoba. Zatrzymaj się na czas. Dobrze zastanów, zanim coś siłą najcięższych dział, jednym słowem cały nasz świat zetrzesz pył i dzieli nas już najlicza ze ścian. I znów i nie wierzysz w żadne moje słowo,
odwracasz wzrok. Nie chcesz widzieć mnie, ja tylko znów. Ja was kochani. Jak to jest właśnie? Mieszkacie w Lublinie. Czy to jest dobre miejsce właśnie na to, żeby być artystą w Lublinie? To jest kwestia wyboru, co w życiu chce się robić. No, ten zawód akurat jest taki, że niekoniecznie trzeba akurat jechać do Warszawy i tam mieszkać, ale są ludzie, którzy z takiego założenia wychodzą i my nie mówimy, że to jest źle. No, natomiast postanowiliśmy zostać w Lublinie. W tej chwili jest 2,5 godziny drogi do stolicy, to nie jest żaden problem, no więc kochamy nasze miasto i tam mieszkamy i tam będziemy mieszkać. I jesteście ambasadorami i teraz chciałbym zapytać właśnie kolejne pytanie. Jak to jest, no wasz tato, no to legenda polskiego rocka, tak? I z jednej strony pewnie to było pomocne, a z drugiej strony pewnie stanowiło jakieś obciążenie. Znaczy tak, ja zawsze odpowiadam w ten sam sposób, ani tak, bo ani nasz ojciec nie przekona publiczności do tego, co my robimy, ani nam nie przeszkodzi, bo jest naszym ojcem i pewnie życzy nam jak najlepiej. Także tą drogę muzyczną musieliśmy sobie wyznaczyć sami i wyznaczamy ją cały czas, nie oglądając się na to, czy nasz tato robi to, co robi. Czasami występujemy razem, zwłaszcza w zeszłym roku. Tak jest. Także, i w tym roku również. Tak. Także no, tutaj jest wiele dróg, ale tak. Bo można zrobić tak albo tak. Ale my robimy tak. Tak, my robimy my od zawsze, nie to, że się odżegnywaliśmy się, ale wytaczaliśmy sobie drogę sami. Wyznaczaliśmy, tak. I wyznaczamy, natomiast jest myślę, że elementarny jeden fakt, że naprawdę nie masz czego się wstydzić, no ojciec jest po prostu no to na pewno to. I to jest bezapelacyjne i bezsprzeczne. W związku z tym, czy macie jakieś plany na przyszłość odnośnie nowej płyty? Nie, oczywiście tak, no, natomiast nie założyliśmy sobie, że nie będziemy mówić jeszcze, kiedy będzie kolejna płyta. Na pewno powstanie, na pewno nie za jakiś długi czas. I już. Okej. Okay. A czy nie mieliście już, zbliżamy się do końca, czy mieliście takiego pomysłu? No bo obaj mogliście założyć oddzielną kapelę, oddzielny zespół, ale, który byłby... Ale przecież był taki czas, zanim założyliśmy zespół razem, że muzycznie gdzieś tam realizowaliśmy się razem. Znaczy mieliśmy swoje projekty. Już, no, i gdzieś naturalnie tak wyszło, że złożyliśmy zespół. Najpierw zaczęliśmy grać we dwójkę, potem pierwszy, drugi, trzeci skład i to już poszło. Myślę, że to jest dobra formuła. Okej, to dzięki. Dziękuję bardzo. Żal i obojętność, noce mają się. O nie, nie jest tak ślepo, hełm śpiewa głośno, cała sala. I jeszcze wierzę w lepszych nas, jakiś sens to ma. Razem jeszcze raz, jeszcze. Wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Wierzę w lepszy nas. Wierzę w cały czas. Może to coś da. Wierzę w lepszy świat. Wierzę w lepszy nas. Może to coś zmieni. I jeszcze wierzę w lepszy świat. Może to coś da. A kapella. Co
Może to coś da, może to coś da. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jaki sens to ma? Jeszcze wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Cały czas może to coś da. Wierzę w lepszy świat. Wierzę w lepszy. Może to coś zmieni. Może to coś. Tak, kochani. Dziękujemy bardzo. Bracia, kłaniają się bardzo, bardzo nisko. Będziemy wspominać ten koncert pięknie. Dobranoc, trzymajcie się, cześć.